Witajcie, kochani, na kolejnym anielskim przekazie. Wybaczcie, że w tym tygodniu z takim lekkim opóźnieniem, ale słuchajcie, jeżeli chcecie coś zaplanować, to wiadomo, jak to wychodzi. Różne rzeczy, różne wyzwania. Także bierzę szybciutko, kiedy tylko mogę i mam możliwość już, nagrywam dla nas przekaz na następny czas od naszych świetlistych przyjaciół. Bardzo proszę, świetliści przyjaciele, przybywajcie z pomocą mi do tego czytania. Wszyscy, którzy możecie tutaj wnieść podpowiedzi, informacje, ostrzeżenia dla nas, to co dla nas wszystkich ważne na ten najbliższy czas, bardzo proszę, napełniajcie mnie tą wiedzą, świadomością, informacjami, tą prawdą, która tu dla nas jest ważna na ten tydzień. Tak, ja bądźcie błogosławieni z góry, dziękuję, jestem bardzo, bardzo wdzięczna za wszystkie podpowiedzi od naszych kochanych świetlistych. Dziękuję, że jesteście, dziękuję. Błogosławię Wam za to, że chcecie i pragniecie i pomagacie nam tutaj, jesteście z nami, mimo że tak często my jako ludzie jesteśmy tak niewdzięczni w swoich działaniach, w swoim podejściu, ale Wy dalej jesteście, Wy dalej nam pomagacie, jakie to jest piękne, jakie to jest wyjątkowe i jakiej pokory uczy wszystkich, którzy świadomi są tego i widzą to i postrzegają. Tak, kochani, zobaczmy, co w tym tygodniu. Z góry dziękuję za podpowiedzi dla nas. Zrobimy sobie to tym nowym sposobem. Zapraszam serdecznie. Natomiast najpierw, jak zawsze, zapraszam Ciebie serdecznie na koncert Mis Tybetańskich. Króciutki oczywiście, żeby wejść w temat, żeby pozwolić sobie na to wyciszenie wewnętrzne, żeby odłożyć te sprawy doczesne na chwilkę. I pozwolić sobie na ten odpoczynek wewnętrzny, na ten zen moment, prawda? Taki urlop kilkuminutowy od życia. Zapraszam Was serdecznie. Zapraszam Was serdecznie teraz, kochani, na tą kąpiel w dźwiękach mis tybetańskich, jak zawsze przed anielskim przekazem. Pozwól sobie na to, by wyciszyć się wewnętrznie, odpocząć troszkę, złapać tą wewnętrzną harmonię, albo po prostu pobyć razem z tymi dźwiękami, jak wolisz. Dobrze, kochani, to zacznijmy. Thank you.
Dobrze, kochani, to teraz po tej kąpieli zapraszam Was serdecznie na czytanko. A jeżeli oczywiście ktoś z Was chciałby jeszcze raz posłuchać, zapraszam serdecznie. Stopki będą poniżej w opisie, w komentarzu przypiętym, jak zawsze. Zobaczmy sobie w związku z tym taki przewodni tutaj temat, Archanioł, jaki będzie nam przewodził w tym tygodniu. Świetlisty oczywiście ukochany nasz przyjaciel. Tak jest. I jaki minerałek dla nas tu kolektywnie na ten czas? Jaką wiadomość chcecie dla nas, kochani, świetliście przyjaciele, na ten czas dla nas przekazać? Tak jest. Jaki tu chcemy... Jaki chcecie to nam przekazać komunikat? Archanioł Zadkiel. Ametyst. Jak piękniej. Akurat zobaczcie, że tą ametystową kartę w kolorze położyłam na środeczku. Jak cudnie. Ametyst, kochani. Jest to przefantastyczny minerał. Ja go uwielbiam. On tu jest, zobaczcie. Tu jest, tu jest, tu jak widzicie. Tu oczywiście ten duży, piękny. Tu na końcu też mam ametyst. Wezmę go może, żeby mi pomógł zrozumieć. Tak, będę go trzymać. Ok. Jeżeli ktoś z Was ma ametyst, weźcie sobie do ręki teraz. Albo bransoletkę, ubierzcie pierścionek, co tam macie. Bo czuję, że będzie łatwiej to czytanie całe zrozumieć na ten czas, dobra? Ok. Czy jesteś gotowa, czy gotowy, żeby przetransformować swoje życie? Tak, podpowiedź jest tutaj, że na co dzień i każdy z nas może otrzymywać właściwe podpowiedzi, prowadzenie, prawda? Od tych wyższych sił świetlistych, które nas prowadzą, wyższej jaźni, jak tego nie nazwiesz. I te podpowiedzi, te sugestie, informacje dla nas są po to, żeby nam pomagać w codziennym właśnie życiu. Każdy z nas ma tą zdolność, umiejętność, żeby przetransformować swoją rzeczywistość, używając czy korzystając, ładniej mówiąc, może z tego przewodnictwa, prawda, duchowego, jakie na co dzień otrzymujemy. Ale tu trzeba pozwolić sobie na to, żeby to faktycznie dostrzec, żeby to faktycznie zauważyć, żeby to faktycznie się... żeby z tego faktycznie wiadomość nam wyszła, bo często są sygnały, które otrzymujemy, są informacje, które otrzymujemy, takie szczątkowe, trzeba to połączyć, prawda? A to tu ktoś widzi synchroniczność, a tu widzi ktoś na przykład podwójne liczby, a tu ktoś widzi albo słyszy non-stop tą samą informację od wielu ludzi z różnych źródeł. No i jeden połączy te fakty i spróbuje złożyć tą całą wiadomość w całość, a drugi powie: o, ciekawe, że mi się to ciągle powtarza, i koniec, i nie weźmie tego do siebie, i nie pomyśli nad tym, i to wtedy przelatuje tak koło nami, koło nas, prawda? Archanioł Zadkiel, kochani, pomaga nam kreować naszą rzeczywistość, zmienić naszą rzeczywistość, pomaga nam w bardzo łatwy sposób transformować, transmutować sytuacje, które są wyzwaniowe dla nas, trudne, ale także tutaj chodzi, kochani, o przeszłość, to co było, to co się stało, to co się zadziało, tak zwana karma, to co z wcześniejszych wcieleń nam gdzieś tam wybula, wyburza, wszystkie takie ciężkie rzeczy, które gdzieś tam w nas wychodzą, to tu też możemy prosić Archanioła Zadkiela o uwolnienie, o pomoc w przetransformowaniu tego, przetransmutowaniu właśnie. I pomaga też używać intuicji, pomaga właśnie składać całość, te podpowiedzi, które nam się tutaj gdzieś pojawiają. Jeżeli potrzebujesz tego, zaopatrz się w ametyst, albo po prostu trzymaj sobie go w dłoniach, możesz sobie, jak jesteś kobietą, paznokcie na ametystowo pomalować, prawda, to też pomaga, to jest też ta praca z barwą, z kolorem, z wibracją koloru, i możesz nosić też takie ametystowe rzeczy, prawda, w ubraniu na przykład, otoczyć się tym ametystem wokół. I słuchajcie, to pomaga podążać za tymi podpowiedziami, składać je w całość i widzieć sens w nich. Także ametyst jest cudowny. Aby się połączyć z tą wyższą właśnie świadomością, wyższą mądrością, wyższą siłą, jak tego nie nazwiesz.
Oczywiście tutaj także wchodzą w to sny, kochani, więc jeżeli masz sny, które coś znaczą, to notuj sobie, prawda? Notuj sobie tak, żeby rano się przebudzić i móc, bo czasem w nocy się budzimy, o to chodzi, prawda? I są jakieś szczątkowe informacje. Trzymaj sobie przy łóżku długopis, kartkę i choćby tak na baś grol najważniejsze rzeczy, dwa, choćby trzy wyrazy, że potem rano się obudzisz i złożysz to w całość, prawda? Takie znaczniki jakby tego snu, co tam było najważniejsze. I potem czasem tak się budzimy kilka razy w nocy i są jakieś takie szczątkowe informacje, można to zanotować, rano się obudzisz i możesz być w szoku, jak wyraźna informacja dla ciebie jest na dany czas. Możecie popróbować, szczególnie te osoby, które śnią i które wiedzą, że te sny są konkretne i pomocne, prawda? No bo czasem wiadomo, śnią się różne takie bałabongi, że człowiek się budzi i myśli, co to w ogóle było, prawda? No to tu wiadomo, jeżeli nie widzisz sensu w tym, co się śniło, no to zostaw to, po prostu zostaw, odpuść. Tak jest. Może położę nam tu ten ametyścik, niech nam tutaj żywo tak wibruje pięknie, a ja sobie tu dla nas teraz zabieram te karty. Weźmy sobie jeszcze po jednej i później już idziemy w stosiki, tak jak było ostatnio, czyli wybierzcie sobie jeden ze stosików. Oczywiście, jeżeli nie chcesz używać tego czytania jako wybierz kartę, możesz to zastosować jako jedno całe czytanie dla ciebie, czyli po prostu wszystko, co będę czytać, wtedy możesz dla siebie. Możesz wybrać jeden stosik, możesz dwa, możesz trzy, możesz teraz jeden, kiedyś drugi. Te czytania są już, pamiętajcie, bezterminowe i ja wierzę, że kiedy to czytanie znajduje ciebie, czy cię przyciągnie tytuł, czy okładeczka, cokolwiek, to wierzę, że to jest wtedy ta informacja dla ciebie na dany moment najważniejsza, dlatego postanowiłam robić te czytania bezterminowe. Dobra, zobaczmy kolejną wiadomość. Uwolnij się i poddaj się. Obdarzamy cię błogosławieństwem naszej promiennej miłości. Wyciągnij ręce i uwolnij się od wyzwań, których dotąd trzymałeś się tak kurczowo. Otwórz serce i przyjmij naszą miłość i pomoc. Zobaczcie, jak cudnie. Jeszcze jedną kartę mamy. Marzenie. Łatwiej usłyszysz nasze przesłania, jeśli będziesz regularnie marzył. Odpręż się, otwórz umysł i pozwól myślom swobodnie płynąć. Obserwuj swoje uczucia, wizje i pomysły. Tak jak oglądałbyś film. Oto źródło kreatywności. Och, kochani, ale pięknie. Ale pięknie, bardzo się cieszę. Jestem absolutnie zachwycona tym przekazem. Czyli jaka tu jest podpowiedź główna dla nas? Żeby coś się działo, żeby te wiadomości zaczęły przechodzić, trzeba pozwolić sobie na tą pracę wizualizacją, prawda, marzeniami, wyobrażeniami, czyli to gdzieś się łączy nam tu też z prawem przyciągania i manifestacją, kreatywnością i kreacją, prawda? Jednocześnie uwolnij się od tego, co próbujesz wymuszać w swoim życiu, czy to na sobie, czy to na innych, czy to na czymś, czy to na kimś. Po prostu powiedz: odpuszczam. Odpuść te rzeczy, które możesz odpuścić. I zastanów się, dlaczego uważasz, że tych innych odpuścić nie możesz. Jeżeli to są faktycznie tak rzeczy absolutnie nie do odpuszczenia, skup się tylko na nich, niech to będzie priorytet, ale zauważ, jak się okroiła ta lista w tym momencie, gdy udało ci się niektóre rzeczy poukładać, takie priorytety poukładać, co ważne, co ważniejsze i co tam na dole jest, prawda? Zastanów się, czy możesz to zupełnie odpuścić, czy możesz na przykład na tyle odpuścić, żeby co jakiś czas do tego wracać, prawda? Ale chodzi o to, żeby pozwolić na to, by wszechświat działał, by świetliści działali na naszą korzyść, a żeby to się stało, musimy przestać pisać list z pragnieniami, marzeniami. Mamy skłonność do tego, żeby cały czas o tym myśleć, wracać, dopisywać tam, prawda? Dopoprawiać, wskazywać, to chcę, to chcę, to chcę. Prawda? Natomiast dopóki wysyłasz te informacje, to tak jakby piszesz dalej tą depeszę, prawda? Czy telegram do wszechświata, czy do świetlistych, i nie ma możliwości, żeby to zacząć realizować, dopóki ty piszesz tą depeszę. Musisz przestać ją pisać, odpuścić, tak jakby ją wysłać, prawda? Tak jak z paczką. Ja zawsze powtarzam: niesiesz paczkę na pocztę, dajmy na to, że na pocztę.
Zanosisz, zostawiasz w okienku, ktoś tam przybija, prawda, co trzeba, potrzebne te adnotacje, płacisz za to i wychodzisz. I ciebie już nie obchodzi, prawda, kto to bierze, co się tam dalej dzieje. Masz tą świadomość i pewność, że ta paczuszka dotrze do tej osoby, czy do tego miejsca, gdzie to zostało wysłane przez ciebie. I tu musisz robić tak samo. Kończysz pisać te pragnienia, marzenia i robisz sobie odpoczynek od manifestacji. Odpuść. Uwolnij się od tego, pozwól, żeby to odpłynęło. Tyle, kochani, tytułem wstępu. Ja czuję, żeby tu się nie rozciągać absolutnie. I teraz, tak jak ostatnio, przełożę nam, tutaj damy trójeczkę, tu damy trójeczkę, tu damy może dwójeczkę, a za jedynkę się bierzemy. Tak, zobaczymy po kolei, a może najpierw tarotową kartę. No właśnie, no właśnie. Wow, jedyneczki kochane, 19 i karta Słońce, Archanioł Uriel się tu też pokazuje. Więc już macie dwóch, Zadkiela i Uriela. Pomyślny wynik, genialne nowe pomysły prowadzące do sukcesu, zachowaj wiarę w siebie. I ja wam powiem coś, pięknie się to łączy, dlatego że ten genialny nowy pomysł, ty możesz wpaść na niego jedynie wtedy, kiedy pozwolisz sobie na ciszę w głowie. Kiedy coś próbujemy na siłę wymyślić, robi się w głowie chaos, zaczynamy się stresować, denerwować, bo nie da się na siłę nic wycisnąć, prawda? Pozwól sobie na to, żeby usiąść w ciszy i pomyśleć, a wtedy genialne pomysły przyjdą ci na pewno do głowy. Zobaczmy dalej. Tu oczywiście jest odpowiedź anielska. Jeżeli masz jakieś pytanko, zadaj je, a na końcu odkryję tą kartę. I zobaczcie, wizualizuj sukces. I tutaj jest karta sukcesu. Zobaczcie, jak pięknie. Jedyneczki, kochane, macie szansę na sukces w tym obszarze wymarzonym waszym, tu gdzie manifestujecie, tu gdzie pracujecie nad tym, szczególnie od dłuższego czasu. I kolejna karta, idź naprzód. Zobaczcie. Ok, przeczytajmy sobie, wizualizuj sukces. Wyobraź sobie siebie radzącego sobie dobrze w tej sytuacji i uwierz w dobre zakończenie. Dokładnie, wizualizuj swój sukces, a nie swoją porażkę, bo przyciągamy to, o czym myślimy. Pamiętajcie o tym. Idź naprzód. Twoje modlitwy zostały wysłuchane, a pozytywne oczekiwania spełnione. Zajmujemy się tą sytuacją razem z tobą od samego początku, nieustannie strzegąc ciebie i wszystkie zaangażowane w nią osoby. Krocz dalej swoją ścieżką, bo zaprowadzi cię ona naprawdę daleko. No fantastycznie, kochane jedyneczki, macie szansę w tym tygodniu, oczywiście działając, ruszając się właściwie, postępując, podejmując właściwe decyzje i później działając, idąc za tym, prawda, macie szansę na sukces, więc gratulacje, ja tutaj czuję jakąś współpracę też z kimś, może się pojawić tobie taka możliwość i to chodzi, słuchajcie, o każdy obszar, ja tu nie będę wymieniać na miłość, na karierę, nie wiadomo co, każdy tutaj z was wie, w jakim obszarze ma te marzenia na dany moment i te pragnienia i wiesz, co jest dla ciebie teraz najważniejsze, więc w tym obszarze masz szansę odnieść sukces, ale trzeba się ruszyć, uwolnić się od chcieństw takich, że to ma być na dzisiaj, na wczoraj, przestań to kontrolować i wymuszać, to tak jakby wysłać paczkę na poczcie i co chwilę biegać tam, czy już doszła, prawda? Wiadomo, że jak dojdzie, to dostaniemy tą informację, bo teraz mamy taką fajną, taki fajne te serwisy, że wszystko mamy podane na tacy, prawda? Macie szansę, kochane jedyneczki, iść w nowym kierunku, rozpocząć na nowo, ulepszyć, usprawnić, polepszyć, rozpocząć inaczej, lepiej, pięknie. Po prostu cudowny tydzień, wow. Tylko wizualizuj sobie sukces, pamiętaj, nigdy porażkę, bo będziesz wizualizować porażkę, czyli to, co złego może się zadziać, no to ci się przytrafi. Po co ci to? Lepiej wizualizować sukces i potem cieszyć się tym sukcesem. I teraz odpowiedź na twoje pytanie, zobaczmy. Wypatruj znaków, zobaczcie, całe to czytanie jest na temat wypatruj znaków, prawda, to ogólne i składaj je w całość, aby ta informacja była dla ciebie jako ta wartościowa informacja, wiadomość od twoich świetlistych przyjaciół, więc tutaj ewidentnie znaki przyjdą, ale ja tu czuję, że to tak dynamicznie się tu zmienia, dlatego w tym momencie nie możesz usłyszeć całości, ale wypatruj znaków i na bieżąco poszukuj kolejnych informacji, wiadomości, wyczytuj je, prawda? A będziesz mieć
Niedługo całość się skrystalizuje, cała ta wiadomość dla Ciebie. Generalnie sukces, radość, spełnienie. Gratulacje, kochani. Już Wam gratuluję. Tak jest. Dobra, tyle, kochani, dla jedyneczek. Tu sobie odłożymy. I lecimy tutaj z numerem 2. Dla dwójeczek teraz. Najpierw weźmy kartę tarota. Tu oczywiście anielska odpowiedź. Odkryję tą kartę jako ostatnią. Jeżeli masz jakieś pytanie, tu jest odpowiedź pod tą kartą ukryta. Ok, zobaczmy najpierw kartę tarota. Szóstka powietrza. Trzeba by tu coś zmienić, słuchajcie. W myśleniu, w podejściu, w nastawieniu, odejść od takiego upierania się, zapierania na jakimś jednym sposobie podejścia, nastawienia. Tu by trzeba iść w nowym kierunku. Karta ta pokazuje, że sprawy idą ku lepszemu. Koniec jest trudnej sytuacji, możliwa podróż. Co to za podróż? Każda jedna możliwa podróż może być podróż po prostu fizyczna, gdzieś się wybierasz. Może jeszcze o tym nie wiesz, może się dopiero dowiesz, ale może też chodzić o podróż duchową, podróż w znaczeniu intelektualnym, czyli zmienisz podejście, nastawienie do czegoś, prawda? Może odejdziesz od jakiegoś konfliktu, od jakiegoś spierania się z sobą, może z kimś. Więc słuchajcie, naprawdę wartościowy tydzień, powiedziałabym, pod tym względem, że jest szansa na zmianę na lepsze, czyli idzie ku lepszemu, powiedziałabym. Dobra, weźmy następną kartę. Cel życiowy. Celem Twojego życia jest służba przynosząca wiele radości Tobie i innym. Nie kłopocz się z szukaniem swojego celu. Zamiast tego poświęć się jakiemuś zadaniu, a wtedy Twój cel spełni swoją rolę. No tak, bardzo często szukamy naszego celu życiowego na siłę, robiąc już to, co mamy robić, i nie zauważamy tego, bo nam się wydaje, że musimy znaleźć coś aż tak istotnego, aż tak ważnego. Ale wszystko jest istotne, kochani. Zobaczcie w tym całym tutaj kole życia jakby na ziemi, prawda? Każdy z nas robi swoją robotę, każdy z nas przykłada tą cegiełeczkę, każdy z nas się gdzieś tam odnajduje. Czy to chodzi o jakieś zawody takie manualne, intelektualne, emocjonalne, co by to nie było, kochani, każdy z nas przykłada cegiełeczkę i dlatego ten świat się kręci, prawda? Jedni są pilotami, inni są szoferami, jeszcze inni są nauczycielami, jeszcze inni lekarzami, prawda? Rozumiecie, to wszystko, czy takie osoby, które się zajmują, nie wiem, szyciem, się zajmują sprzątaniem, się zajmują, słuchajcie, malowaniem, naprawianiem. Przecież to jest skarb, cały ten nasz kolektyw, czyli my wszyscy jako grupa jesteśmy wielkim skarbem, każdy dla siebie. Każdy jest skarbem i każdy wnosi tą cegiełeczkę fantastyczną, więc zastanów się, czy nie szukasz tego celu życiowego, mając go już tuż przed sobą, bo go wykonujesz już jakiś czas na przykład. Taki tutaj, słuchajcie, taki myczek czuję, taki tutaj zaskoczenie może być dla Ciebie, bo powiesz, ale jak to, no przecież ja robię to i to. A może to jest Twój cel życiowy, żeby właśnie wykonywać te czynności, które sprawiają, że w tym kole życia, w tym całym mechanizmie tu na ziemi, prawda, wszystko to działa. Pomyśl sobie, jakby jedno trybko się straciło z tego ziemskiego życia, no to wszystko by się rozleciało. Wyobraź sobie, że nagle rozpada się system medyczny, albo rozpada się system edukacyjny, albo rozpada się, co tam się jeszcze może, no na przykład usługi. Nagle nie ma żadnych usług i każdy umie, co umie, prawda, ale nikt się z tym nie dzieli z innymi, co? I no i jesteśmy w czarnej, no... Wiecie gdzie? Dlatego tak zawsze mówię, zawsze powtarzam, każdy z nas jest najważniejszy tutaj. No bo jak jednego trybeczka zabraknie w zegarku, prawda? No to już zegarek nie działa. Rozumiecie? Mechanizm musi działać, a żeby działał, każdy z nas robi swoją robotę, prawda? Tak jest. Zobaczmy jeszcze jedną. Pozbądź się nałogów. Nadszedł czas pozbycia się zachowań, które uniemożliwiają Ci spełnienie Twoich marzeń. Poproś Archanioła Rafaela o pomoc w tym uleczeniu. Kochani, tutaj ja czuję, że tym Waszym jednym z tych nałogów jest takie umniejszenie swojej wartości. I teraz tak, kochani, tak, to też jest nauk. Nauk, który wtłoczono Ci prawdopodobnie... Bo widzicie, wszystko zależy, gdzie się wychowujemy, jak żyjemy, pośród kogo, prawda? Gdzieś Ci to tu wtłoczono, Ty to masz podłapane od innych, ale to nie jest Twoje.
uwierz w swoją wartość, a pozbędziesz się nałogu, tego jednego. Oczywiście, jeśli tu czujesz inne nałogi i czujesz, że na przykład swojemu ciału dokuczasz jakąś niewłaściwą dietą, czymś, co tutaj jakby krzywdzi twoje ciało w jakiś sposób, no to może tu też kwestia do przemyślenia, prawda? I teraz odpowiedź na twoje pytanko, kto gotowy, lecimy. Polepszenie, zobaczcie, tak, zdecydowanie sprawy idą ku lepszemu, tu dwójeczki, idą. Wybraliście też dwójkę, a to znaczy, to jest polaryzacja, przejście od tego, kiedy było gorzej, do tego, kiedy będzie lepiej, prawda? Od tego czarnego do tego białego, czyli ja tu czuję, że bardzo idziecie w fajną stronę, tylko zastanów się nad tymi nałogami w twoim życiu, czy nie uzależniasz się od innych ludzi na przykład? No, a tu więcej niezależności może być się przydało w życiu. No to jest taka sugestia, takie pytanko do ciebie. Zastanówcie się, kochani, gdzie nie widzicie też wartości swojej, gdzie nie widzicie tego, jakie fajne rzeczy robicie już w życiu. I zastanówcie się też, co by można zostawić ze sobą, co zmienić, podejście, nastawienie, działanie, żeby było lepiej tobie, prawda? Tyle, kochane dwójeczki, utulam mocno i życzę wam fantastycznego czasu i tygodnia, a ja już zobaczę tutaj dla trójeczek, co tu jest dla trójeczek. Tak jest, zobaczmy najpierw kartę anielskiego tarota, a tu na końcu tu odpowiedź anielska, czyli jeśli masz jakieś pytania, to tutaj odpowiedź anielska czeka na ciebie, odkryję ją jako kartę ostatnią, dobra? Ok, lećmy, karta tarota, siódemeczka powietrza. Konieczność zrewidowania swoich planów, dzieje się więcej niż widać, nie najlepszy moment. Kochani, ja tu czuję bardzo dużo tego ciśnienia, tego naporu, tej presji, wymuszeń takich na sobie, może też na innych, a może inni na tobie. Tu by trzeba trochę przestrzeni zrobić, tu by trzeba trochę odpuścić, więcej luzu wprowadzić w to, żeby móc oddychać, zacząć, a jak już zaczniesz oddychać, wtedy wpadniesz na lepsze pomysły, będziesz wiedzieć, jak się czymś zająć, jak sobie z czymś poradzić, prawda? Bo kiedy taki jest napór cały czas, kiedy jest taki stres wokół tego, taki nacisk, takie napięcie, no to wtedy nie da się wymyślić fajnych rzeczy, czy wpaść na jakieś fajne pomysły. Wtedy skupiamy się na negatywnych rzeczach, prawda? Kręci nam się to w głowie na okrągło, no i z tego nie może nic dobrego wyniknąć, więc tu odpuść trochę, a zobaczysz, że łatwiej będzie ci faktycznie wymyślić to, co potrzebujesz w tym momencie wymyślić. Dobrze, zobaczmy tą kartę teraz. Medium. Ulala, kochani. Posiadasz naturalne zdolności do łączenia się ze zmarłymi bliskimi. I teraz te karty razem, może to znaczyć, że ktoś z was ma taki dar, talent, ale może to wypierasz, może nie chcesz w to wierzyć, może ci się to nie podoba, może udajesz sama przed sobą, czy sam przed sobą, że to się nie dzieje, może tego nie chcesz po prostu i to gdzieś odrzucasz cały czas, może cię to drażni, denerwuje, może sprawia, że czujesz się z tym źle. Kochani, dary, one są i nie da się ich po prostu tak pstryk i wyłączyć. Oczywiście, że można poprosić świetlistych o to, jeżeli naprawdę tego pragniesz, by ten dar nie był tak intensywny i by wyłączyć, bo każde medium, ja też jestem medium, pewnie już wiecie, każdy z nas ma taką latarnię morską jakby w sobie, prawda? Więc te duszyczki, one widzą, że ty świecisz, błyszczysz i idą do ciebie, prawda? Żeby im pomóc. A to co wystarczy? Kochani, wystarczy zapalić białą świeczusię, nawet taką malutką podgrzewaczkę, tylko żeby biała była. I z taką intencją, duszyczko, jeżeli tu jesteś i nie masz tego spokoju, a pragniesz spokoju, tu jest światełko dla ciebie, idź do tego światła. Możesz przy tym wezwać świetlistych aniołów, tylko pamiętajcie, świetlistych aniołów, archaniołów, pomóżcie tej duszy przejść, bo tutaj jakaś duszyczka pragnie przejść i tyle, i zapal tą świeczuszkę i powiedz, idź już w bezpieczne miejsce,
bądź już spokojna, duszyczko, prawda? I w taki sposób czy inny sposób, kochani, ja tu już naprawdę Wam dużo tych sposobów podawałam, jeśli chodzi o mediumowanie, i to jest tyle, nie trzeba nic więcej robić, i to zostawiasz, i uwolnisz tą duszyczkę, uwalniasz od tego siebie i zostawiasz tą sieczuszkę do wypalenia i nie myślisz o tym, już w ogóle to zostawiasz. Na przykład możesz też powiedzieć, jeśli tu są jeszcze jakieś inne dusze, które nieśmiało się przyglądają: odchodzę od tej sieczuszki, zostawiam Wam, to możecie przechodzić, to jest brama ku światłu, prawda? To jest brama ku odpoczynkowi po prostu. Od tego ziemskiego życia możesz już odpocząć od tego mozołu. I zostawiamy, prawda? W bezpiecznym miejscu, oczywiście, żeby się mogło wypalić do końca. Tak jest. Tyle, kochani, idźmy dalej. Przedsiębiorca, samozatrudnienie jest zgodne zarówno z Twoim usposobieniem, jak i celem. Pracując na własny rachunek, możesz podążać za głosem intuicji i boskiego przewodnictwa. Współpracujemy z Tobą i lojalnie stoimy u Twojego boku, zapewniając Ci sukces w każdej dziedzinie. I teraz patrzę na tą siódemkę powietrza i na to, co tutaj jest napisane. Znowu, kochani, ujmujecie sobie wartości, nie wierzycie w siebie, nawet jeżeli już jesteś przedsiębiorcą, nadal ujmujesz sobie wartości, nie wierzysz w siebie na tyle, żeby rozwinąć tą swoją działalność na tyle, by to było dla Ciebie spełnione marzenie. Więc tu, słoneczko, pomyśl, zastanów się, co mogę teraz zrobić, żeby przestać podcinać sobie skrzydła, przestać odbierać sobie motywację, przestać zabierać sobie inspirację, a żeby właśnie wejść w tą kreatywność swoją całemu, bo to jest pomarańczowy kolor, to jest kreatywność, siła nasza wewnętrzna, która daje nam ten płomień nadziei, chciałam powiedzieć, no tak, ale inspiracji, motywacji. Zobaczcie, jak to jest pięknie pokazane. Zainspiruj się. Jeśli brak Ci tej motywacji, inspiracji, poproś świetlistych, aby Cię nią dotknęli, i będzie Ci się łatwiej skupić, będzie Ci łatwiej pracować, będzie Ci łatwiej znaleźć to, czego szukasz, żeby właśnie odnieść ten fantastyczny sukces. Możesz go odnieść, ale musisz najpierw w to uwierzyć, że możesz, no bo jeżeli Ty w to nie wierzysz, to dlaczego ktokolwiek miałby w to uwierzyć, prawda? I teraz odpowiedź. Kto gotowy, lecimy? Wybierz nowy kierunek. No szczególnie powiedziałabym tu, kochani, jeśli chodzi o to samosabotowanie swoich działań, samosabotowanie swoich relacji, swoich związków, swojej pracy też tutaj czuję, i przede wszystkim podcinanie swoich skrzydeł poprzez brak wiary w siebie i swoje możliwości. Tu zdecydowanie przydałoby się wybrać nowy kierunek. Tak jest. I szczególnie tu dla osób, które są medium i mają ten dar, kochani, no oczywiście ten dar można wyciszyć, można go wytłumić w sobie, można poprosić świetlistych, żeby go właśnie zabrali w bezpieczne miejsce, żeby go zarchiwizowali w kronikach Akaszy. Tak, to można wszystko zrobić. Natomiast zastanów się na pewno, czy tego chcesz, bo Twoja dusza, schodząc na ziemię, dlatego wyposażyła Ciebie w ten dar, bo wiedziała, że sobie z nim poradzisz i że zrobisz tutaj fajne, dobre rzeczy na ziemi. Ale tu trzeba mieć odwagę, siłę i chęć, żeby się w to zaangażować. Pytanie, czy masz to wszystko tutaj, prawda? Tyle, kochani, trójeczki kochane, więcej serduszka dla siebie tutaj czuję, żeby miłość własną też popracować nad nią. Tak, i patrz na to życie troszeczkę bardziej pozytywnie, bo tutaj dużo negatywizmu czuję u Ciebie, trójeczko kochana. I to też sprawia, że te skrzydła Twoje są energetyczne, podcięte, prawda? Więc jeżeli chcesz mieć więcej siły, po prostu popracuj nad tym, by tej siły sobie też więcej dawać, by sobie jej więcej dodawać. Tak, kochani, tyle. Dajcie znać, jak Wam się ta nowa forma podoba. Wielu osobom już wiem, że się podoba, ale ja bym chciała bardzo, bardzo od Was dostać więcej informacji, jeżeli oczywiście macie na to ochotę. A dzisiaj mówię Wam już, kochani, do widzenia, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Utulam Was mocno. Pa, pa.